Witajcie moi kochani, dzisiaj przychodzę do was z zapowiedziami wydawniczymi. Przyjrzyjmy się, co takiego przygotowały dla nas najprzeróżniejsze wydawnictwa komiksowe, mangowe i książkowe. Przejdźmy do rzeczy. 9 listopada wychodzi komiks pod tytułem Hellblazer, pierwszy tom autorstwa Kareya. Komiks, który już sobie zamówiłam. Komiks za niecałe 100 zł. Niestety komiks jest drogi, ale on jest dosyć gruby. 350 stron, oczywiście twarda oprawa, kredowy papier, więc komiks myślę, że wart swojej ceny. Ja mam bardzo dużo Hellblazerów, tych wcześniejszych. Prawie wszystkie przeczytałam i ja się przy tych komiksach bawię wręcz rewelacyjnie i wam serdecznie polecam wszystkie tomy Hellblazera. Następnie 9 listopada ukaże się kolejne wydanie komiksu pod tytułem Persepolis za niecałe 70 zł w twardej oprawie, 350 stron. Jest to grafika papier offsetowy, komiks czarno-biały. Ja ten komiks już posiadam. Jest to komiks, którym naprawdę warto się zainteresować. Bardzo dobry komiks. To donośny głos sprzeciwu wobec narzuconego siłą religijnego reżimu. Naprawdę warto się tym tytułem zainteresować. 10 listopada wychodzi komiks pod tytułem Wianek. Za 45 zł. Komiks w miękkiej oprawie, 136 stron, a opis mnie bardzo zaintrygował i brzmi tak. Wśród brzeskich pól i lasów, w białoruskiej wsi, gdzie zabobony jeszcze nie ustąpiły sowieckiemu rozwojowi, mała Alena wychowuje się pod reżimem ojca tyrana i bezsilnej wobec niego matki. Grafika, te zdjęcia, przykładowe plansze, jakie są w internecie, wow, naprawdę bardzo ładne. Temat, myślę, że ten komiks ma potencjał, może być naprawdę świetny i myślę, że ja go sobie kupię. 14 listopada wyjdzie pierwszy tom komiksu pod tytułem Lore Olympus za 98 zł w twardej oprawie, grubiaczek, 380 stron dużego formatu. I opis jest taki. Skandaliczne plotki, dzikie imprezy i zakazana miłość. Zobacz, co robią bogowie, gdy zapada zmrok. W tej uwspółcześnionej wersji jednego z najbardziej znanych mitów, ukazanej w niezwykłym stylu, Rachel Smith. Persefona, młoda bogini wiosny, jest nowa na Olimpie. Demeter wychowała ją w świecie śmiertelników. Ale gdy dziewczyna obiecuje, że wyszkoli się na uświęconą dziewicę, zyskuje zgodę zaborczej matki na przebywanie w dynamicznym, pełnym blichtru świecie bogów. Kiedy jej współlokatorka Artemida zabiera ją na imprezę, całe życie młodej bogini się zmienia, poznaje Hadesa. Między nią a czarującym, lecz niezrozumiałym władcą podziemi zaczyna iskrzyć. Teraz Persefona musi szybko opanować sztukę poruszania się w świecie skomplikowanej polityki i niezliczonych relacji rządzących Olimpem. Jednocześnie pragnie odnaleźć swoje miejsce i pojąć własną moc. Brzmi to ciekawie, zwłaszcza, że ten komiks zdobył nagrodę Eisnera. Zastanawiam się, czy go kupię. Brzmi ten opis bardzo ciekawie, mimo że ja nie przepadam za mitami, to ten opis mnie zainteresował i kto wie, być może go sobie kupię. 15 listopada wychodzi kolejny tom komiksu pod tytułem Mieszko, zbrodnia, za 66 zł w twardej oprawie, 160 stron. Ja mam trzy poprzednie tomy, dwa pierwsze przeczytałam i to jest naprawdę bardzo dobry, wręcz świetny komiks historyczny o naszym władcy, o Mieszku. I jest przegenialnie zilustrowany. Ja sobie ten komiks na pewno kupię, zwłaszcza, że te dwa poprzednie naprawdę bardzo, bardzo mi się spodobały. Jedyny minus tego komiksu jest taki, że wychodzi jeden taki tomik w roku. To jest bardzo, bardzo rzadko, ale ten komiks jest na tyle dobry, na tyle świetnie zrobiony, że,
że warto ten rok na niego poczekać. 15 listopada wyjdzie komiks pod tytułem Ziemia, niebo, kruki za niecałe 70 zł. Oprawa miękka ze skrzydełkami, duży format, 208 stron. Ja nie przepadam za tematyką tego komiksu, a on jest taki wojenny. Opis tego komiksu jest taki. Zima 1943, front wschodni, Niemiec i Włoch uciekają z sowieckiego więzienia. Nie znając rosyjskiego ani wrogiego terytorium, porywają radzieckiego soldata. Mnie ta tematyka nie do końca interesuje, ale jest to komiks autorstwa tych osób, które napisały, zrobiły komiks pod tytułem Zakazany port. To jest komiks, jeden z moich ukochanych komiksów, który bardzo, bardzo, bardzo lubię. Bardzo mi się podobają ilustracje w tym komiksie. Tematycznie także mi się bardzo spodobał. To jest jeden z najlepszych komiksów, jakie przeczytałam, ale już nie pamiętam, chyba w 20 albo w 21 roku. No i ja ten komiks kupię ze względu na autorów. Następnie 19 listopada wychodzi komiks pod tytułem Ostatnie spojrzenie, oprawa twarda, miękka, ze skrzydełkami, 170 stron, duży format. Jest to komiks autorstwa Charlesa Burnsa. To jest osoba, która napisała komiks Black Hole. Na stronie wydawcy nie ma podanej ceny, więc nie powiem wam, ile ten komiks kosztuje. Opis jest taki. W ostatnim spojrzeniu Charles Burns zabiera nas w podróż zarówno w głąb pamięci swojego bohatera, szukającego w przeżyciach z młodości źródła nękających go lęków, jak i do świata surrealistycznych wizji i snów. Nie chcę dalej czytać tego opisu. Jeżeli chodzi o Black Hole, ja ten komiks przeczytałam. Nie jestem nim może jakoś zachwycona, ale mi się podobał. Ten komiks mnie zaciekawił, jestem ciekawa tego komiksu i myślę, że go sobie kupię. 23 listopada wychodzi 40 tom Torgala Tulipaki. W twardej oprawie kosztuje niecałe 30 zł i ja go kupię, no ale dlatego, że mam sentyment do Torgala. Jak tu widzicie, ja mam wszystkie Torgale, jakie do tej pory wyszły. Nie spodziewam się, żeby ten komiks był jakiś fajny, no ale chcę go mieć. I to są wszystkie komiksy, jakie wzbudziły moje zainteresowanie w listopadzie. Oczywiście na pewno jeszcze się jakieś ukażą, bo nie wszyscy wydawcy już podali zapowiedzi. Jeżeli jakieś te komiksy wzbudzą moje zainteresowanie, to wam oczywiście powiem w przyszłym miesiącu. A jeżeli chodzi o mangi, to 4 listopada ukaże się manga pod tytułem 100 rzeczy do zrobienia, zanim zostanę zombie. Ta manga jest już dostępna, ale na Gildii data wydania tej mangi jest 4 listopada. Manga kosztuje niecałe 21 zł. I to jest manga o pewnym młodym mężczyźnie, który bardzo się cieszy, że nie musi już pracować w jakiejś tam korporacji, bo na świecie nagle pojawiły się zombiaki. Jest to bardzo głupia, wręcz kretyńska komedia. Mariusz z kanału Womba już zamieścił film na swoim kanale o tej mandze. Bardzo serdecznie wam polecam ten jego film. I on bardzo negatywnie się wypowiada o tym tytule. Ja już go sobie zamówiłam. I pomimo tej negatywnej opinii Mariusza, ja mimo wszystko chcę się sama na własnej skórze przekonać, czy ten tytuł jest aż tak zły, jak Mariusz mówi. Mam nadzieję, że nie i że jednak troszeczkę mi się ta manga spodoba. Następnie, także 4 listopada ma mieć swoją premierę, ale ta manga także jest już dostępna. Morderca w mojej głowie, tom pierwszy, za niecałe 24 zł. Recenzja o tej mandze także znajduje się na kanale Wombaj.
I ja jestem bardzo ciekawa tej mangi. Myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry tytuł. Myślę, że sam tytuł tej mangi mówi wszystko. Opis tej mangi jest taki edgy. To nieporadny, nieśmiały wobec kobiet student. Pewnego dnia ku swojemu wielkiemu zdziwieniu budzi się u boku ślicznej koleżanki z uczelni. Okazuje się, że zaczęli ze sobą chodzić po tym, jak Edgy pobił osiłka, który zaczepił dziewczynę. Problem w tym, że chłopak nic z tego nie pamięta. A konkretniej, nic z ostatnich 3 dni. Ten tytuł także już sobie zamówiłam. I bardzo, bardzo jestem tego tytułu ciekawa i nie powiem, mam dość wygórowane oczekiwania co do niego, ale mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie i będę się przy tym tytule bawić świetnie. Także niby 4 listopada, ale ten tytuł jest już dostępny. 5 tom Pasożyta za niecałe 29 zł. Oczywiście kupiłam już sobie, zamówiłam ten tytuł, mam 4 poprzednie tomy, ja się przy tej mandze bawię rewelacyjnie i bardzo, bardzo serdecznie wam ten tytuł polecam. To jest taka horrorowata komedia, palce lizać. 8 listopada ukaże się pierwszy tom mangi pod tytułem Samotny Wilk i Szczenię. Za niecałe 49 zł. Cóż mogę powiedzieć? To jest klasyk i ja sobie już tę mangę zamówiłam i mam nadzieję, że będę się bawić rewelacyjnie. I to są wszystkie mangi, jakie wzbudziły moje zainteresowanie w zapowiedziach na listopad. Jeżeli chodzi o książki, to 26 października ukazała się książka Maxa Czorneya pod tytułem Mengele, Anioł Śmierci z Auschwitz. Ja sobie tę książkę także już zamówiłam. Max Czorney pisze naprawdę świetne książki historyczne o różnych zbrodniarzach. Uważam, że naprawdę wychodzą mu te książki rewelacyjnie. Mengele, no myślę, że tego nazwiska nikomu nie trzeba przedstawiać. I mam duże, bardzo wysokie oczekiwania co do tej książki i mam nadzieję, że się nie zawiodę. I kolejny tytuł książkowy, jaki znalazłam, to Ilion Dana Simonsa. Jest to kolejne wydanie, dodruk tej książki. To ona kosztuje 48,30. Bardzo, bardzo gruba książka. I ja na tą książkę poluję już od pewnego czasu, w końcu się ukaże, w końcu będzie dodruk czy nowe wydanie i ja sobie chcę tę książkę kupić. I to wszystkie zapowiedzi, wszystkie książki, wszystkie komiksy i wszystkie mangi, jakie wzbudziły moje zainteresowanie na listopad. Na pewno jakieś tytuły ominęłam, na pewno są jeszcze jakieś tytuły godne uwagi. Wy podzielcie się nimi w komentarzu. A ja, moi kochani, bardzo serdecznie wam dziękuję za to, że razem spędziliśmy czas. Trzymajcie się cieplutko i do kolejnego zobaczenia. Hejka.